Odkryliśmy stolicę Królestwa Sakcji, ale po tak długich poszukiwaniach stanęliśmy przed ważnym pytaniem. To zdecydowanie wielki rzeźbiony kamień. Znalezione zabytki wskazują na to, że miasto istniało do IX wieku naszej ery. Czemu mieszkańcy je porzucili? Istnieje przekonanie, że cywilizacja Majów znikła nagle, w katastrofalny sposób w VIII i IX wieku. Dowody świadczą, że w tym samym czasie opuszczono Sakcji. Co tu się stało? Nie można zrozumieć miasta, nie wiedząc, jak żyli okoliczni mieszkańcy i jakie były ich relacje z władcami. Żeby to określić, musimy spojrzeć na znacznie większy wycinek krajobrazu. Doskonałym narzędziem był lidar. Widzimy zabudowania wokół centrum, ale co ciekawe, jeśli zwiększymy obszar, nie widać żadnych budowli. Czemu ich tam nie ma? Spodziewałem się, że miejsce tak często opisywane w inskrypcjach będzie podobne do Palenque, równie gęsto zaludnione. Możesz jeszcze powiększyć? W promieniu kilometra od centrum niewiele widać. Tak, ale na tych wzgórzach na południe od miasta widać zabudowy i zniwelowany szczyt. Nie jestem pewien, co to, ale może schronienie. Te budowle są daleko za miastem, to niezwykłe. Może to kryjówka na czas wojny. Jeśli przejdziemy z tego schronienia na wzgórzu na południe, widać długie kanały wiodące do strumieni. Na skraju widać mury. To na pewno rodzaj irygacji, dzieło człowieka. Dzięki tym kanałom ludzie byli odporni na suszę czy powódź. Sądzisz, że to miało im pomóc w czasie kryzysu? W czasie suszy mogli manipulować kanałami, żeby utrzymać wilgoć w ziemi. W ten sposób okoliczni mieszkańcy zbierali plony kilka razy w roku. Takie dowody pokazują, że miejscowi adaptowali się do zmian klimatycznych. W ruinach Sakcji było jeszcze coś innego, co mówiło o jego upadku. Istnieją dowody na to, że monumenty zostały zniszczone celowo. Jedne są roztrzaskane, na innych skuto twarz władcy lub odłupano mu nos. To dowody celowego niszczenia. Myślę, że w IX wieku doszło do zmiany. Ludzie odrzucili władców jako przewodników. Zagłosowali nogami. To, co widzimy, nie świadczy o upadku jedynie w wyniku wojny lub zmian środowiska. To dowód na utratę zaufania poddanych do rządu. To, co widzimy, sugeruje, że taki był powód opuszczenia Sakcji.